Szczęść Boże, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja się nazywam Jacek Ćwięka, jestem przewodniczącym okręgu rzeszowskiego Konfederacji Korony Polskiej, a ze mną są dzisiaj pan poseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej i ksiądz profesor Artur Mezglewski, profesor prawa i też działacz społeczny działający w organizacji Prawo na Drodze. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy przekazać Państwu szereg przykładów dotyczących przekroczeń władzy, uprawnień, bezkarności służb czy różnych funkcjonariuszy, która miała miejsce podczas tak zwanej pandemii w latach 2020-2022 i ciągnie się do dzisiejszego czasu. To, co się działo w tym czasie, już wielokrotnie nagłaśnialiśmy, między innymi prześladowanie ludzi, prześladowanie także wiernych Kościoła katolickiego przez urzędy różne i duchownych, prześladowanie duchownych przez takie urzędy jak Sanepid, przez policję, przez inne władze, ciąganie przed sądy, różne rozprawy, czy to za tak zwane niemanie maseczki, czy to za tak zwaną kwarantannę, czyli nie pozostawanie w domu, chociaż podobno miało być to poinformowane, znaczy ludzie mieli być poinformowani o tym, a się okazało, że nie byli poinformowani. Więc wiele takich przykładów, natomiast dzisiaj szczególny przykład z Lubelszczyzny tym razem, gdzie okazuje się, że policjanci noszący mundur niestety hańbią ten mundur i okazuje się, że dopuszczają się zbrodni, popełniają przestępstwa. I o tych szczególnych przykładach właśnie opowie dzisiaj ksiądz profesor Artur Mezglewski. Proszę o głos księdza profesora. Proszę Państwa, sprawa, o której chcę powiedzieć, została zarejestrowana kamerą, więc to, co mówię, jest poparte dowodami z nagrania, z dokumentów. W dniu wprowadzenia maseczek policja bez żadnej podstawy, co jest na nagraniu, bez żadnego słowa, bez żadnego pouczenia zmasakrowała człowieka, zagazowała go, potraktowała paralizatorem, dusząc kolanem przez 6 minut, mało nie doprowadzając do śmierci. Później zawieziono tego człowieka na komisariat, gdzie na parkingu dalej go obkładano. Człowiek kwalifikował się do hospitalizacji. To są zdjęcia z obdukcji, nie wiem, które pokazać Państwu. Po kolei. Zmasakrowany każdy kawałek ciała, każdy. Nie wiem, tak, jak ktoś chce, to proszę bardzo. Każdy kawałek. Działo się to 2,5 lata temu. W tej sprawie pobicia na komisariacie nie wszczęto żadnego postępowania, żadnych czynności. Natomiast skazano tego człowieka za pobicie policjantów, prawomocnie. Odmówiono mu uwzględnienia zażalenia na zatrzymanie. Wszystko jest nagrane. Mało tego, straszą mnie, dziennikarza, który o tym pisze, aresztem i tym, że mnie tak prześwietlą, że mi się odechce. Że wszyscy będą, że mojego majątku szukać. Prokuratorzy, proszę bardzo. Proszę bardzo. Te wyroki są prawomocne, a w sprawie pobicia, proszę Państwa, wszystko tu jest jawne. Wiadomo, jakie są nazwiska tych człowieków. Masakrował starszy sierżant sztabowy Bartłomiej Falkowski przy pomocy sierżanta Schmidta, Damiana Schmidta z komisariatu w Koreśniku. Nadzorował śledztwo prokurator Węcławski. Prokurator Węcławski zamiast chronić pobitego skierował przeciwko niemu wniosek akt oskarżenia i oskarżył go o 4 przestępstwa, żądając nawiązki dla tych, którzy bili. I te nawiązki otrzymali, nie w takiej wysokości jak chcieli. Proszę Państwa, jakieś pytania? My nie możemy się porównać nawet do Białorusi. Nawet do Białorusi, proszę Państwa. Nagrane, udokumentowane. Sądziła tego człowieka sędzina, pani Goleń, która jest mamą policjanta. Oczywiście była apelacja, sprawozdawcą był sędzia Styk, który uznał, że apelacja nie podlega uwzględnieniu, bo sąd ma prawo uznać za wiarygodne te dowody lub inne. No, ale jak można oceniać pod kątem wiarygodności nagranie, które rejestruje to? Nagranie jest w internecie, fałszywe zeznania są w internecie, nazwiska są w internecie, nie można nic zrobić. Mam dokumenty, z których wynika, że wszyscy sędziowie sami się pod tym podpisali, są
są w relacjach towarzyskich z prokuratorem, który no, zapewnia sobie skuteczność w ten sposób, prawda? Jakieś pytania? Jestem gotowy. Żadnych pytań, jak znamy życie, pytań tu nie będzie, ale postawmy, szanowni państwo, kilka kropek nad i. To są remanenty pokowidowe w Polsce. Minister zdrowia, w praktyce minister choroby, jednej choroby i nagłej śmierci, odwołał już szereg wcześniejszych bezprawnych rozporządzeń. Cała ta praktyka odeszła w przeszłość. Jak wiadomo, wojna na Ukrainie raptownie zmieniła też i państwa, mediów mainstreamowych zainteresowania. Pandemia odeszła do przeszłości, ale nie odchodzą do przeszłości te remanenty, te sprawy nierozliczone, niezałatwione. Pokazujemy państwu to dzisiaj na konkretnym przykładzie. Zbity człowiek za to, że nie miał maseczki, że nie założył maseczki. Że nie założył maseczki, bezkarność policjantów w tych sprawach, bezkarność także i prokuratorów i sędziów, którzy pieczętują bezprawie, przestępcze bezprawie, które się wcześniej dokonało. To wszystko jest bardzo czarny prognostyk na naszą przyszłość, dlatego że jeśli te sprawy miałyby być zamiecione pod dywan, cała ta szeroka przestępczość około covidowa, przestępczość ze strony organów państwa, ze strony służb policyjnych, sanitarnych, jeśli to całe nękanie obywateli, Polaków, rodaków, świeckich, duchownych, gdyby to wszystko miało odejść w niepamięć, no to będzie to zaiste bardzo kiepski fundament dla państwa polskiego w przyszłości, jeśli w ogóle ma ono przed sobą przyszłość. Ksiądz profesor Mezglewski zajmuje się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym przez policję, przez takim osobom, które nie doczekały się sprawiedliwości ze strony wymiaru sprawiedliwości. Nie jest to niestety jedyny taki przypadek, jest ich więcej. W okręgu podkarpackim, z którego przybywa kolega Jacek Święka, w tym regionie szereg duchownych stawało przed sądami za sprawy, nazwijmy to znów umownie, około covidowe, za to, że nie policzyli wiernych w kościele na Wielkanoc w 2020 roku. Szanowni państwo, działo się to wtedy, kiedy partia, która obsadziła Ministerstwo Sprawiedliwości, zbierała podpisy pod swoim problematycznym projektem w obronie chrześcijan. To bezprawie jest faktem. To bezprawie jest faktem i szczególnie dramatyczny jest ten moment w naszej historii, ponieważ tego bezprawia dopuszczają się nie okupanci, nie najeźdźcy, zaborcy. Jest to bezprawie popełniane w biały dzień, popełniane przez tych, którzy powinni stać na straży prawa, a następnie pieczętowane przez prokuraturę, sądy. Bezprawie popełniane przez tych, którzy za, przepraszam za słowa, Prawo i Sprawiedliwość w Rzeczpospolitej Polskiej odpowiadają. Dobiega końca ta kadencja Sejmu. Pamiętajmy o tym w następnej kadencji. Nie pozwólmy tym sprawom przyschnąć. Domagajmy się wszyscy wspólnie, by sprawiedliwości prawdziwie stało się zadość. Bardzo dziękuję za alarmowanie opinii publicznej w takich sprawach. Ja pytań. Myślę, że jeszcze warto apel taki, jeśli można. Bardzo proszę. Szanowni Jacek państwo, Pięka. Zwracam się z apelem do policjantów, do prawych policjantów, którzy szanują Polaków, szanują mundur, szanują swoją służbę. Jeśli widzicie, że w waszych szeregach są tacy po prostu przestępcy, jak ci wskazani tutaj wcześniej funkcjonariusze Kraśnika. Z Kraśnika, tak, którzy dopełniają się takich czynów haniebnych i hańbią mundur policjanta,
to po prostu zróbcie z tym porządek. Po prostu zgłaszajcie to, po prostu wydalajcie ich ze służby. Podobnie jak policjantów, którzy na przykład prześladowali księży w mojej rodzinnej okolicy. Aspirant Pyś z Tuszowa Narodowego, który w wolnym swoim czasie nachodził księży, którzy odprawiali mszę świętą wiernym. Takich przykładów jest wiele. Szanowni policjanci, wyczyśćcie ze swoich szeregów te haniebne osoby. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z Bogiem. W tą stronę. Przeskoczymy. Tak? Możemy przeskoczyć. Tak.